Siemano, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam nowy sprzęt, nowy nabytek Majstra. Niestety legenda kanału KX65 została sprzedana. Ale jest o wiele nowszy, mocniejszy motor, więc bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Jak mogliście zauważyć, przed nami stoi KTM SX85 z rocznika 2020. Z racji, że posiadasz kilka dni już ten motor, chciałem Cię zapytać, jakie pierwsze wrażenia z jazdy? Czy jest lepszy od starego Kawasaki KX65? Tak szczerze, to taką pewną opinię ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ mam go dopiero kilka dni. Jednak jak na razie motor się sprawuje, jest on o wiele lepszy od 65, ponieważ ma o wiele większe koła. Są to rozmiar 19 i 16, jak można zauważyć. I nie kopią się tak na piasku, jak tamte małe kółka. Chyba coś za małe te kółka. Z drugich takich pytań, które chciałem Ci zadać. Czy wiesz, ile ten Cross KTM ma motogodzin? Tak, możemy sprawdzić, zapraszam. Tutaj jest licznik motogodzin. Od nowości mamy 161 motogodzin. To nie jest aż tak dużo, można tak powiedzieć. To zależy. Jeszcze tak zapytam, czy było coś robione w tym KTM-ie po zakupie? No, po zakupie trzeba było wyregulować sprężynę, ponieważ była ona za miękka. To no to nie był robiony, tylko do jazdy prosto. No co, przechodzimy do soundchecka. Palimy, palimy. Ale idzie maszyna, ale idzie. Na samym starcie. Ciągnie.
mojego Lącina to rakieta. Piernicze, majster. Porównaj do mojego Lącina to zadymiasz. Była szóstka? Była chyba szóstka, ale nie ogarniam, bo naprawdę tyle biegów. No ja tak samo ostatnio. Ciężko ogarnąć, ale naprawdę gazu dużo nawet nie dawałem i tak idzie. Proszę Państwa, zobaczcie, jak ten motor się pięknie prezentuje. Normalnie z daleka widać te cudo. To tyle w dzisiejszym materiale. KTM przetestowany. Nowe odcinki będą z niego niebawem. Jak widać, już wieczór nas lekko złapał. Wbijajcie na Instagrama, TikToka, stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!